Na jest niemal tak duża jak sumaryczna odpiętość tych trzech samolotów. To jest troszeczkę mniejsze, ale mimo wszystko widać tą różnicę. Pogłos natomiast jest 4 razy większy, a te trójka ma 10 razy więcej mocy, kiedy silnik to 1000 koni na koniec, to mimo tego, że jest większy, potrzebuje dwukrotnie krótszej drogi lądowania i startowania, dzięki świetnym właściwościom stoły, czyli czwartej kochanlennej. Obecnie maszyny przygotowały się do dekaderki, czyli jedna maszyna to drugą, prezentują się Państwu ponownie wiadomo. Antonow N2 został odrestaurowany przez badacze do 1986 roku. Został totalnie przepuklony. Wnętrze zostało zamienione do standardu. Z prawej strony po raz kolejny zmiana grupowania, klucz. I już za chwilę maszyny nalecą na publikę, aby dynamicznie się rozejść. Maszyny po raz kolejny przygotowały się do ugrupowania ławek i już za chwilę kolejny dynamiczny nalot. Proszę przygotować aparaty i już za chwilę rozejście Antonowa oraz Trzeba. I po raz kolejny zmiana ugrupowania dróg, za chwilę nalot jest z lewej strony. Po raz kolejny zmiana ugrupowania w etalerce. Obserwować, że nie jest to zmiana zmieniona, które są bardzo dobrze w latanie i nie jest to dla dróg. Masa własna samolotu to 350 kg. Razem z pilotem i paliwem nie przekracza to łącznie 600 kg, więc są to bardzo, bardzo lekkie samoloty i bardzo wrażliwe na wszystkie podmuchy wiatru. Lecz dzięki temu, że latają naprawdę nisko, reagują zazwyczaj tak jak jeden organizm. Mówi się, że 3AP3 to najbliżej latająca formacja w Polsce. Myślę, że częściowo jest to prawda. Odległości między samolotami wynoszą 2 do 3 metrów, a czasami nawet 1 metr. Zostają pozycji. Po zajęciu odpowiedniej pozycji, leci ze skrzydła, meldują w dwójka lub trójka i w tym lider wyłoży samolot na swojej pozycji. Tak samo ma to miejsce właśnie teraz. AM2 w tej wersji ma wydawać na podkład 8 km. Również są bardzo trudne, bo w takim warunkach zawsze radzi
sobie do tego. Tak jak widzimy, problem do tej kalendarki nie tego, że jest to. Skoro maszyna jest bardzo mała, wspominałem, że jest na bardzo mała radę, że tak w latach przyjeżdżają, to nie ma tego, że tak w tym roku przyjeżdżają. Cały czas nie jest żaden problem, żeby jakaś ta maszyna jest tak naprawdę. I za tej chwili w tym momencie zapytujcie, aby to już taki wielki sport, aby nabrać wysokości, bo jednego z końcowych punktów programu, czyli dynamicznego rozejścia i niego. Centralnie przed Państwem w głównej ekipie pokazów już za chwilę symulacje nalecą, włączą dym i wykonają dynamiczne rozejście razem z wygłoszeniem. Tak więc proszę przygotować aparaty i już za chwilę będzie możliwość wykonania idealnego zdjęcia. Tak wyglądało rozejście w wykonaniu formacji 4-3, a już w dniu dzisiejszym nad lotniskim gradami. Z lewej strony do prawej ugrupowanie łabędź. Tu obozu przechowują swoją pieniądze, przechowują na mojej wysokości. Drodzy Państwo, cała formacja Fundacji Biało-Czerwonego Skrzydła nad pasem. I zwróćcie proszę uwagę, lądowanie całej czwórki samolotu. Dokładnie. Maszyny i straty 3 lądują jako pierwsze, gdyż tak jak wspomniałem, to ludzie aerodynamiczne. Są one mniejsze, prosto straty jest mniejsze. A już za chwilę przedeklarują przed Państwem wszystkie maszyny z Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła i Straty 3 Pomiej Szczepanki. W imieniu moim oraz pilotów Piotra Kaczyńskiego, Piotra Matyjewskiego,